Biała książeczka, jak cieniutki zeszyt, charakterystyczny dla niegrzecznych uczniów. Bo niepodpisaną zeszyt ma okładkę, a na dokładkę z oderwanym rogiem. Skaza wskazuje, że pod bielą, czarną ma stronę ten felerny kajet. Można pomyśleć, że to przez przypadek się przewrócił kałamarz z czarnym atramentem. Że go mógł od tak potrącić ktoś z temperamentem, no bo kto by takie kleksy jak sadza tu sadził? Kto, jak nie dwoje autorów, to Miku, bazarnik i Pfeiffer, małżeństwo tworzących, znane jako twórcza wspólnota Zen Cassi. Cassi od Cassi, czyli Katarzyny, Zen od Zenona. Każde swoją cząstkę zapisało w tym na oko cieniutkim zeszycie. O tak skromnym i skrytym do wewnątrz tytule. Zajrzyj do środka, oto opatrzenie. To trudno właściwie tak na głos przeczytać, by dobrze odczytać podwójne znaczenie, bo to o ujęte w nawiasy, objęte, jak głowa w dwie dłonie? Trochę to niepojęte, jeśli się pismo czyta i nic więcej, więc ranna głowa otoczona czule, białym bandażem, dobrze opatrzona? Już widzisz, że czytelnik, zanim zacznie czytać, winien dokonać opatrzenia stron, popatrzeć na nie, jakby opatrywał rany, to znaczy uszkodzony tom. Opatrzenie to książka fizycznie okaleczona, tłumaczy Zenon Pfeiffer. Każdy z 2000 egzemplarzy z powodu tej rany jest niepowtarzalny, tłumaczy autor, przytaczając znaczącą anegdotę. Tak uszkodzonej książki, wydanej w 2003 roku z serii Biblioteki Liberatury krakowskiej korporacji H-Art, nie chciała przyjąć prawie żadna księgarnia. A w wielu bibliotekach ten oderwany rożek okładki cierpliwie doklejano, niejako opatrywano książkę. Ja myślę, że ta książka ci się nie opatrzy, czytelniku, bo popatrz, co się dzieje w środku. Czerń drukarskiej farby nie jest tylko tłem, na którym zapisano zmysłowy poemat, biały wiersz, dosłownie, dłonią białogłowy. Strona czarna jak negatyw okazuje się antymaterią złożoną z wyrazów, męskim drukiem zapisanych bez obłych miękkości kobiecej kaligrafii. Bo to poligrafia, poligrafia, czyli pismo wielowymiarowe. Po przeczytaniu pierwszych liter spod spodu wyłania się nowy tekst, a z niego kolejne. W rezultacie cały tekst skurczy się do jednego wyrazu, którego wnętrzu, niczym w ziarnku piasku, czytelnik znowu odnajdzie całość i zaproszenie do ponownej lektury. Twoimi oczami doglądać róż, żywopłot wyrównywać, podlewać ogród wonnych imion. Śledzę oczyma wersy w opatrzeniu, w długim zapatrzeniu na kunszt zeszyciku, z pozoru takim cienkim, szkolnym kajeciku. Pozory mylą, to co niepozorne, jak pąk rozkwitnie w cieple twoich rąk.